Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj Tivur, witam was w kolejnym odcinku Hogwarts Legacy. A kapusty tutaj wybuchają, bo je przypadkiem rzuciłem zaraz przed tym, jak zacząłem nagrywanie. Tak czy siak, uwaga, podjąłem się ostatnio intrygującej próby, przeinstalowałem sobie całego Windowsa w nadziei, że być może to pomoże na performance Hogwarts Legacy. Niestety kompletnie nic się nie zmieniło, tak więc kontynuujemy zgodnie z tym, co się działo poprzednio. Ale mam za to parę dobrych wiadomości, dobrych, niedobrych, no ostatecznie pewnie ktoś będzie płakał, ale prawda jest taka, że... No cóż, nie było to coś, co chciałbym zrobić na odcinku. Oczyściłem z tego, co mi się wydaje, chyba że jeszcze są jakieś ukryte, wszystkie obozy tych grzmotów, bandytów i pozbierałem z nich skrzynie, jakie się znajdują w części mapy obecnie dostępnej dla mnie. Uwaga, plot twist, nie mogę tutaj przejść. Jest kompletnie zablokowana jeszcze dla mnie ta część mapy, prawdopodobnie w związku z pewnymi fabularnymi animozjami, które będą się jeszcze tutaj działy. Dlatego troszeczkę sobie jeszcze poczekamy, zanim tam pójdziemy, a tymczasem ja zbierałem, co tylko tutaj mogłem w okolicy. Nic chyba konkretnego innego już się tutaj nie stało bez waszej wiedzy, że tak powiem. Dlatego cóż, możemy lecieć przed siebie. Wydaje mi się, że nie mam tutaj w ogóle z powrotem moda na Olohomorę wgranego. Niczego nie mam nawet wgranego. Nawet Reshade'a nie mam wgranego w tej chwili, więc będzie trochę mniej kolorowo niż ostatnio, ale to bez znaczenia. Ponieważ zebrałem wszystkie żetony, które były do zebrania. Poumieszczajmy je w skrzyni. Z tej okazji możecie zostawić lajka. Co dzisiaj będziemy robili, zaraz się dopiero przekonacie. Tak, zdecydowanie bardzo ładnie idzie, biorąc pod uwagę, że zebrałem wszelkie, jakie się tylko tutaj znajdowały. Dobra, mam nadzieję, że żadnego kodu nie muszę tutaj ustawiać, ale raczej pewnie chyba nie. Nie wiem, może jakiś numerek sam z siebie się ustawi. W końcu czas odebrać fantastyczną nagrodę, która się tutaj znajduje. I żebyśmy mogli sprawić, co by Barteus wyglądał najlepiej, jak tylko jest w stanie. Mamy to. Thanks goes to the former headmistress, Eupraxia Moll. Eupraxia Moll, co za dziwne imię. W końcu możemy przywidzieć szaty, które są reliktem Slytherinu, ale żeby się do tego przygotować, chciałbym ubrać któryś z tych ubranek. Nie jestem pewien, które będzie najlepsze, ale może jakaś taka zapięta kamizela, którą tutaj mamy, ewentualnie taki luźniejszy. Nie, no nie może być luźniejszy. Peleryny i szaty. To jest tylko i wyłącznie wygląd, który możemy sobie ustawić, ale jaki to jest wygląd? Jest fantastyczny. Tutaj szata domu, relikt Slytherinu. Mamy podniesiony kołnierzyk, jak na każdego badasa przystało. Mamy węża z tyłu, mamy przebłyski, jakieś takie dziwaczne, powiedziałbym, nie wiem, wplecione srebrne materiały prosto do szaty. Wygląda to całkiem kozacko, nie będę kłamał. Dopiero teraz mogę się przyjrzeć, jak to wygląda i zastanowić, co by było dobrze pod to wpakować. Może któryś z tych... Nie, zdecydowanie nie ten. Wydaje mi się, że najlepszy byłby właśnie jakiś taki trochę formalny strój. Ale kurde, ten kołnierzyk tutaj kompletnie mi nie pasuje. A niewiele z nich tak naprawdę jest dobrze dopasowanych. Ale może to... Może to, czemu nie? Albo coś takiego naprawdę, naprawdę prostego i Slytherinowego pod spód, czyli jakiś garniaczek, ale nie, nie, nie z tymi skarpetami w żadnym wypadku. Dobra, koszula, spodnie w paski i możemy lecieć przed siebie. Dowiedziałem się swoją drogą, że ta szata w jakiś specyficzny sposób potrafi wchodzić w interakcję z czarami, które rzucamy. Dlatego to się jeszcze wszystko okaże, jak to będzie wyglądało. Pięknie wygląda ten pobłysk na wężu, który możemy cały czas obserwować. Troszeczkę nie jestem wielkim fanem tego takiego dużego segmentu na ramionach, który wygląda jak, nie wiem, jakiś po prostu armor, który mamy tam nałożony. Ale wiecie co? Mniejsza z tym. Spójrzmy, co możemy zrobić. Mamy jeszcze tutaj ewidentnie sporo misji fabularnych, biorąc pod uwagę, że jest ten rozdział, a potem jest jeszcze chyba kolejny. Mamy całą masę mapy, do której jeszcze nie dotarliśmy, dlatego też myślę, że zrobimy to. Ja dotarłem, a nie, możemy iść na zadanie, na zajęcia ze zwierzętami, żeby dostać bombardę. Dobra, przewijamy się w takim razie do dnia. Idziemy na zajęcia ze zwierzętami. Wydaje mi się, że jest noc w tej chwili. Ogarniemy sobie bombardę. Mam już taką piękną kolekcję tych czerwonych czarów, które naprawdę się ją postrach pośród moich przeciwników, tak więc nie mogę się doczekać, aż dołączę kolejny do tej kolekcji. Dlatego lecimy. Zajęcia ze zwierzętami, nawet mam pięknie tutaj już umieszczony znacznik. No i dobra, to nie powinno zająć zbyt dużo czasu, szybka animacja na lekcję ze zwierzętami, a potem bum, nowy czar, będziemy detonowali przeciwników. Prawdopodobnie mogę sobie od razu talent wpakować, żeby rozwinąć ten czar przepotężnie. Pewnie po prostu będzie zwiększony zasięg wybuchu, ale to nawet ja nie jestem pewien, co się tutaj stanie. Czy chcę pominąć tę animację? No nie! Boże, jak oni wszyscy są frajersko ubrani w porównaniu do mnie. A tutaj myślałem, że kroją tego Niflera, ale nie, oni po prostu obserwują, jak wypluwa pieniądze.
Wiecie co, fajnie mieć takie zwierzę. Na własność oczywiście. Wy mówicie, no nie, mój Nifler znowu mi uciekł, nie wiem gdzie on jest. A tak naprawdę on poszedł na misję zdobywania pieniędzy. Class dismissed. Te zajęcia naprawdę wyglądają zajebiście, tak jakby po prostu wszyscy chodzili dookoła i się bawili w patrzenie na zwierzątka, jak robią dziwne rzeczy dookoła. Nie wiem, czy czegokolwiek tam w ogóle jakby się uczyli ci ludzie. Dobre. Use caution. Nie zranić ja w żadnym wypadku, oczywiście. I will, professor. Jak najbardziej, pani profesor. Mam nadzieję, że ta reliktowa szata na moich ramionach nie zmyli pani. We don't want you blowing your hand off. Go ahead. Żaden nauczyciel jeszcze chyba z taką ostrożnością nie uczył mnie czaru. Dobra, jedziemy w takim razie. Raz, dwa. Tutaj goni mnie czerwone. B. B. Nawet nie wiem, o czym ona tam gada. Prawdopodobnie ostrzega mnie przed niemożliwymi do odwrócenia konsekwencjami używania bombardy. Ale wiecie co? Mam to w dupie. Gdzie możemy sobie tę bombardę zainstalować? Mam tutaj te cztery zestawy, ale gdzie by to rzucić? Strasznie rzadko używam depulso, więc wrzućmy sobie bombardę tutaj. Dużo obrażenia przy trafieniu wywołując przy tym eksplozję. No i wiecie co, jako że jestem święcie przekonany, że bombarda naprawdę mi się spodoba, jeżeli chodzi o czary w tej grze, chyba sobie od razu wrzucę tutaj punkt talentu. Mam aż 4, tak więc nie mam co się ograniczać i jest to. Bombarda powoduje wybuch o gigantycznym obszarze działania. Już teraz, kiedy biegałem po tych wszystkich obozach bandytów, naprawdę poczułem się jak boss. Rzucałem tymi spelami jeden za drugim. Tutaj krucjo, podniesienie, zamrożenie, rozwalenie, przecięcie, walnięcie o ziemię. Czułem się jak król życia. Szata oczywiście standardowo się baguje, chyba że chodzimy z najniższą dostępną prędkością. No ale... Tak! Cała szata się rozświetla, kiedy rzucamy czar. Nie widać tego tak dobrze tutaj, bo jest biało dookoła, wszędzie zima, ale... Bombarda! Zdecydowanie się rozświetla, kiedy rzucamy czar. A jeżeli jesteście uważni i macie bystry wzrok, to zauważycie. Okej, okay. Kolejny czar, którego możemy się nauczyć. Myślę, że warto by było to odhaczyć. Mamy wziąć stronę przewodnika z księgi o natychmiastowej transmutacji. Ja drugą stronę zebrałem. To było jakieś strasznie dziwne miejsce, plus jakby gra bezpośrednio mnie tam poprowadziła, więc się trochę nie ograniczałem z tym. Ale musimy pójść do biblioteki. Nie jest to takie proste, dlatego stwierdziłem, że nie będę tego robił poza odcinkiem. Musimy pogadać z jakąś typiarą. Prawdopodobnie nie mamy niestety dostępu prosto do tej strony. Ona musi nam, nie wiem, zdradzić tajemnicę, gdzie się ta strona znajduje, albo cokolwiek innego zrobić. Czy ona jest u góry, dobrze pamiętam? Wydaje mi się, że była gdzieś u góry. Ta, dobra, ścieżka mi się tutaj już pokazuje. Tararira, tarara. Mam nadzieję, że nie będzie się dowiązało z jakąś mega skomplikowaną misją, tylko ona powie: och, książka do transmutacji, tak, ja trzymam wszystkie książki przy sobie. Jak ona się nazywa? Sofronia Franklin. Professor Weasley asked me to get something from that book. May I have it? Did she now? Miałem powiedzieć, że ją oczarujemy, żeby dostać tę stronę, ale patrzę na nią i pomyślałem, lepiej nie. Quiz. O Jezus Maria. Some people call bits of knowledge trivia. I would argue that no knowledge is trivial. Hence, I have created a small quiz. Just for fun, focusing mainly on the lore of the wizarding world. O Jezus Maria, tylko nie wiedzówka. No matter how many times I ask. They all say they have enough with schoolwork. Dobra, Sofronia, a mogę jeden czar na tobie najpierw wytestować? Surely you're interested. I'll even start you off with a few of my easiest questions. O mój Boże, dobra. Jeśli muszę. If that's the only way I can convince you to give me that book, then let's get it over with. Splendid. Just a few questions and then I'll hand over this book. Widzę, że nie dotarł do niej ten negatywny wydźwięk mojej wypowiedzi. Which magical creature was used in a game of Quidditch? Co? Skąd ja mam to wiedzieć? Wężoptak, złoty znikarz, złoty... Nie wiem, spróbujmy, złoty us... Dobra, to brzmi najsensowniej. Wężoptak? The snake bird. No, incorrect. The answer was the golden snidget. Okej, okay, dobra, to jest ostatnia rzecz, jaką zakładałem. In 1269 by a wizard named Barbarous Bragg. Sadly, they're thought to be extinct. Next question. Which potion is commonly referred to as liquid luck? To akurat jest proste, ale powiem wam, to samo nas czeka. Z pszczołami. W końcu trzeba będzie mechaniczne pszczoły skonstruować. Gorzej, jeżeli się fabuła wtedy z Black Mirror rozziści. Felix Felicis, tak. Felix Felicis. Well done. Since it makes the drinker temporarily lucky, Felix Felicis is a banned substance in all organized competitions. The tale of the three brothers involves which magical artifacts? O, dobra. Insygnia śmierci. Ale
W sumie, jak ciekawie oglądałoby się wszelkie zawody, gdyby każdy uczestnik wypił Felix Felicis, to by było zajebiste akurat. Bo co ma zrobić szczęście, jeżeli każdy ma maksymalną jego ilość? O, to dopiero by były intrygujące gry. The Deathly Hallows. Correct. According to Beedle the Bard, the Deathly Hallows consists of the Elder Wand, the Resurrection Stone and the Cloak of Invisibility. Which ball in Quidditch is the largest? O Jezus Maria. Nie wiem, no powiedziałbym, że kafel? No chyba nie tłuczek, chyba kafel. The quaffle. That's right. Jo, to jest główna piłka, którą się gra. Through one of three hoops in a Quidditch match, their team is awarded 10 points. Tak, tak, true tak, rozumiem, rozumiem. Polyjuice potion allows the drinker to change species. Zmienić gatunek? No nie jestem pewien. Pamiętam, że Hermiona wypiła w dwójce ten eliksir i została takim kotoczłowiekiem. No nie wiem, załóżmy, że prawda? Actually, a cholera, dobra, oczywiście, że hybrydy powstają. Potion can be used to change things such as age or race. It cannot be used to change species. Well, gatunek, rasa? Czy mi się pomyliły te dwa pojęcia? Nieważne. Właśnie, dawaj mi moją stronę. I have plenty more questions I could ask you. Sofronia, dziękuję bardzo, ale ja się pisałem na bicie po dupie zakazanymi zaklęciami przestępców. Nie, nie chcę dodatkowych pytań, proszę cię. I don't have time for a quiz at the moment. Let me know if you change your mind. Na pewno bardzo fajny dla każdego, nie wiem, Potterheada, który będzie chciał się dowiedzieć czegoś więcej o świecie, bo kwestia tego całego złotego znikacza, który wymarłym gatunkiem teraz jest, ale kiedyś żywego stworzenia używali. O tym nie miałem zielonego pojęcia, ale poza tym aż tak bardzo nie zależy mi na dokładnej historii wszystkiego. Dobra, pani Wesley, zdobyłem te pieprzone strony. Czas w takim razie na zajęcia. One się odbywają tutaj. Jakby tam najszybciej dojść? Chodźmy tutaj. Nie jestem do końca pewien. Muszę wam powiedzieć, naszukałem się trochę tych kluczy dla tej szaty. Niestety, jak fajnie by nie wyglądała, ta gra ma straszny problem z tym, że jak się szybko biega, to po prostu te ubrania zaczynają nachodzić na siebie, wchodzić na siebie, gliczować się, podwijać, utykać i ma to miejsce praktycznie cały czas, tak więc ostatecznie nic nie poradzę. Mogę tak też po cichu się wam pochwalić, że nawet, jako że czuję się tutaj w pełni utytułowany do zrobienia tego, sprawdziłem, czy wersja złamana Harry'ego Pottera działa lepiej niż wersja oryginalna, taka steamowska, jako że jest pozbawiona systemów antypirackich. Czuję się w pełni usprawiedliwiony, gdyż posiadam tę grę legalnie, dlatego sprawdzić ich wersję pozbawioną DRM-a myślę, że każdy powinien móc być w stanie. Ale nie, nic się absolutnie dla mnie nie zmieniło. Coś jest po prostu dokumentnie spieprzone gdzieś wewnętrznie w kodzie tej gry. Tak więc wiecie co, spróbujmy po prostu chłonąć to, co nam Hogwarts Legacy oferuje, nie skupiając się na negatywnych. Transmutacja, co? To rozumiem. O, już myślałem, że tu pani Wesley przyleciała. O, zajebiście, świetnie! Czy ona zrobiła z książki sowę, żeby móc ją sobie transportować, czy po prostu przerobiła sowę na książkę? O, z kraszowaniem tej gry się jeszcze nie spotkałem i mam nadzieję, że już się nie spotkam. Kontynuujmy transmutację. Ojej! Could just be my eyesight. Transmutacja wydaje się być nieprawdopodobnie przepotężna. Pomijając fakt oczywiście, że możemy komuś stopy zamienić w buraka, ale możemy, o Boże, możemy zrobić tak niesamowite rzeczy, mam wrażenie, z tą transmutacją. Obiekty nieżywe przekształcić w żywe i w drugą stronę. Po co ja mam walczyć z przeciwnikiem, jeżeli mogę w dowolnym momencie wziąć i przemienić go kurwa w drzewo na przykład? Albo w motyla. I co, spędzisz resztę swojego marnego, nędznego, trwającego może z tydzień jeszcze życia jako motyl. Będziesz zapierdalał dookoła i nic nie będziesz w stanie zrobić. Tylko z czego to wynika? Bo to już jakby zahacza o odbieranie komuś życia.
takie aktywne odbieranie komuś pozostałych dni życia. No inaczej tego się nie da opisać, szczerze mówiąc. Dobra, gdzie mogę to przepisać? Już mi brakuje miejsc, gdzie mógłbym to przepisać. Może tutaj zamiast tego uderzenia w ziemię spróbujmy transformacji? Mam już wszystkie czary! Poza oczywiście moimi Sebastianowymi. No nie wiem, spróbujmy tak. Mam oczywiście upgrade do tej transformacji, który sprawi, że od razu przeciwnik zamieni się w wybuchową beczkę, więc będę mógł po prostu dokonać przepotężnego rozpierdolu. Niedługo to przetestujemy. Chodźmy na razie do niej i zapytajmy się, czego ona od nas chce. Prawdopodobnie chce zobaczyć, jaką zajebistą szatę sobie z tych kluczy zdobyliśmy. Hello, Nelly. Ale to nam zakończy questa przynajmniej. Actually, I found all of the keys and opened my house chest. Oh, wonderful. What did you find? I found a rather interesting costume. Brilliant. Well, thank you for solving that mystery for me. I always wondered what those keys would lead to. Ciekawy jestem, jak można wytłumaczyć fakt, że zależnie od tego, w jakim domu jesteśmy, to te klucze po prostu robią inne rzeczy i jakby są z innego domu wzięte. Jezus Maria, jak ta gra w tej chwili działa? Dlaczego to tak wszystko się zmieni? Dobra, moment. Dobra, okej. Coś dziwnego się tutaj wydarzyło. Przez chwilę nie byłem pewien, czego gra ode mnie chce. Jakby z jakąś taką dziwną powolnością mi aktualizowało questy. Bo pogadałem z tą typiarą, ale nie zaliczyło mi pogadania, nieważne. Ona tutaj... Wróciłem do pani Wesley, ponieważ jakby quest jeszcze wymaga pogadania z nią. Ona mi pogratulowała, że szybko nadrabiam. Ale by pani była ze mnie dumna, jakby pani wiedziała, ile osób zamordowałem. Huhu! Zadania zajęły mi sporo czasu, zadania były pomocne. Nie. I'm glad to hear it. I'm not certain I needed all the extra assignments. Bądźmy tym szkolnym bad boyem, który w ogóle szkoły nie potrzebuje. Now, it seems you've been making excellent use of the opportunities presented by your field guide. Of course, the guide isn't the only measure of success. I've heard that you were able to grow a venomous tentacular. Growing such a magical plant is an accomplishment of which you can be quite proud. Thank you, Professor. I will say I'm especially impressed with all you've accomplished in light of the rumors of your extracurricular activities. Were your meetings with Professor Black's house elf and exploration of various caves down by the lake connected in any way to Professor Fig? Dowiedziała się. Dobra, Jolo, powiedz mi. Professor Fig has encouraged me to explore when I can in an effort to complete my field guide. Dalej kłamiemy. I admire your penchant for learning, but do remember that your classwork and field guide are designed to educate you thoroughly. It'll be the end of the year in no time, and you'll want to be well prepared for your OWLs. I'll provide a final assessment at that time to ensure that you're ready for your exams. Until then, well done. You are dismissed. Dobra, pani profesor, co mnie pani tutaj będzie cisnąć? Wszyscy wiemy, że szkoła nie jest mi do w ogóle do szczęścia potrzebna. Transformacja! A i potem możemy taką beczkę rozwalić. No oczywiście manekin w stanie, ale człowiek w podobnej sytuacji już nie za bardzo i tego najbardziej się nie mogę doczekać. I wiecie co? Szczerze mówiąc, jako że od razu sobie zupgrade'ował... O, Sebastianik? Something dawned on me about the triptych. Meet me at the Overlook. Just north of the Forbidden Forest, and I'll explain. Chyba to misja główna z Sebastianem. My plan with the helmet failed, but I have another idea. I think we may be able to find what we need at a goblin mine south of Hogwarts. Meet me there, and bring someone who speaks gobbledygook. Pamiętam kogoś tutaj, kto mówi po tym goblidygugukuku, ale nie pamiętam już dokładnie, kto to był. Przepraszam bardzo, czy ktokolwiek jeszcze będzie ufał temu Lodgokowi? Czy on ma zamiar jakoś się rozwinąć? Dlaczego niby ten jego plan się nie udał i nie podziałał? Czy będę kombinował dla niego kolejne goblińskie artefakty, które on będzie przynosił temu szefowi rebelii? I po prostu my będziemy mieli na to wyjebane. On będzie mówił, no tak, nie zdobyłem jeszcze do końca jego zaufania. Musisz pomóc mi zdobyć ten przepotężny schowek jakby czarnej magii i starożytnej mocy. Jak go dam temu Ragnarowi, czy jak mu tam było Ranro, to wtedy mi zaufa, a potem, o wiesz co mordeczko, jest tutaj w takiej, na takim mocnym południu całych Highlandów, jest taka tajemna jaskinia, tam jest 17 troli i jest kurwa też taka super niezniszczalna zbroja i na pewno jak dam ją Ranrokowi, to mi zaufa i dowiem się czego on chce tak naprawdę od tej starożytnej magii. What the fuck? Biorę ten talent, co ja się będę ograniczał. Co jeszcze mogę tutaj ze sobą zrobić? Czarna magia, nie czarna magia. A tutaj pokonanie, że przywraca życie. Mam tak dużo tego potiona, że nie ma to większego znaczenia. Aresto momentum przeklina wrogów. Flip
Bendo przeklina wrogów. A jako, że lubię sobie teraz flipnąć przeciwnika na dobry początek walki, to czy to nie będzie dobry pomysł? Może, czy większy zasięg Revelio się przyda? Ale trafienie unoszących się w powietrzu przeciwników szybciej napełnia licznik starożytnej magii, to akurat brzmi ciekawie. Perfekcyjne Protego robi wybuch, drętwota zadaje bezpośrednie obrażenia przy trafieniu. To też może być dobre, tak po prostu. Czasami mi się zdarzy to zblokować. Jeszcze będę mógł wydać 10 punktów tutaj, ponieważ level jest 40, więc myślę, że sobie pozwolę na wszystko, co mi pasuje. Szczególnie, że skradania się w ogóle nie biorę. Tak samo w większości tych rzeczy spokoju sobie nie... po prostu nie upgrade'uję, bo nie ma po co. Dobra, weźmy to trafianie przeciwnika w powietrzu. Szczerze, tak dużo teraz mam tych zaawansowanych zaklęć, że rzadko używam jakichkolwiek podstawowych ataków. Bo po prostu jak mi się, nie wiem, nie mam jednego, to mam drugie. Jak nie mam drugiego, to mam trzecie. Jak nie krucjo, to transformacja. Jak nie to, flipendo, odepchnięcie, zamrożenie, przecięcie. Teraz jeszcze, co mi doszło do tej kolekcji? Mamy bombardę i te cztery czary. Naprawdę, teraz to... I mam w ogóle rzuty starożytnej magii. Wszędzie dookoła są beczki, którymi mogę miotać. I takim sposobem jakoś to się układa. Dobra, zobaczmy nasze misje. Mamy tutaj misje główne oraz misje takie pogadankowe z różnymi osobami. Natty uważa, że jej matka mogła odkryć, co robimy. Ma nadzieję, że mama łaskawie ją potraktuje. Oraz mamy misję dla Poppy. Sami mówiliście mi, żebym się misjami dla Poppy zainteresował. Im dalej w las, tym mniej mnie zaczynają interesować jakiekolwiek takie typowe misje poboczne, które są strasznie pierdołowate. O, idź odzyskaj kapustę. I to się wiąże z tym, że po prostu muszę rozjebać paru przeciwników, zabrać kapustę i odnieść ją na miejsce. O, zrób jeszcze to, zrób tamto. A przynajmniej te wszystkie misje związane z, wiecie, pomaganiem naszym przyjaciołom prowadzą nas do jakichś ciekawych miejsc i prezentują jakieś ciekawe historie. Wejście do grotu, o której przypominała pani Sprothel. A, no tak, to też faktycznie coś takiego było. Dobra. Dostępne misje. Sprawdziłem sobie, nie mam niestety jeszcze upgrade'u miotły, ale dziękuję za waszą informację związaną z tym, że uwaga, kolejny upgrade miotły kosztuje 4000, a finalny, wydaje mi się, kosztuje 6,5. Na szczęście, jestem teraz całkiem bogaty, posprzedawałem dużo rzeczy, włącznie ze zwierzątkami, które sobie rozmnażałem. Tak więc mam troszeczkę kapitału, którym mogę pozarządzać, no ale nawet nie mam chyba na tyle, żeby kupić szybko sobie od razu dwa upgrade miotły. Chodźmy pogadać z Poppy. Ostatnio zrobiliśmy dla niej potężną misję, trafiliśmy do zakazanego fight klubu smoczego, dlatego zobaczymy, co jeszcze będzie miała dla nas do roboty. Jebanie kłusowników i walenie w nich krucji, oto moja ulubiona zabawa, więc mam nadzieję, że dostarczy mi więcej takiej rozrywki. Don't remind me. The thought of that tent still makes my blood boil. I've been thinking about those poor dragons in the fighting ring. The collars they were wearing, they appeared to be goblin silver. I think a collar is precisely what we found at that poacher camp. I've never known poachers to use anything like that before. The dragon that attacked my carriage was wearing a collar, and Professor Fig was genuinely baffled by its behavior. That attack always did strike me as a little strange, seemingly coming out of nowhere. Surely you aren't suggesting that the collars somehow control the poor creatures? Exactly. Merlin, I don't think the dragon we set free was wearing a collar, but we should check. And if we can find her, we can return her egg. Poppy, ty masz najebane! Robimy to! Poszukiwanie zaginionej smoczycy? Was something else that I wanted to discuss with you. I didn't want to press it before. It seems I may have caused you more trouble with Victor Rookwood. Why is he after you? O, razem z takim jednym goblinem chcą prawdopodobnie przejąć władzę nad światem, chociaż ostatecznie na pewno goblin go oszuka i będzie próbował zabić tak samo jak każdego innego czarodzieja albo po prostu człowieka. Tak więc ostatecznie sprowadza się to do tego, że trwa w tej chwili wojna międzyrasowa. Na razie wolę nie mówić. It's all right with you, I'd rather not say. At least not at the moment. Understood. We all have our secrets. I shan't press for more details. In fact, I should probably be going. I'd like to track that dragon down as soon as I can. Dobra, widzę, że to będzie taka szybka pogadanka, ale w sumie nie narzekam, ponieważ ostatecznie doprowadzi nas do tego, że Poppy pewnie się odezwie i powie: o, Bartełusie, proszę pomóż mi, smoczycę odnalazłam, ale aktualnie jestem w jej pysku, pogryzła mnie, straciłam... Co się dzieje? Kontynuując, naprawdę chciałbym, żeby ta gra przestała crashować. Dosłownie z tygodnia na tydzień jest coraz gorzej. Niskie FPS-y przerodziły się w ciągłe crashowanie tego tytułu. I są rzeczy, z którymi da się żyć, ale są rzeczy, z którymi nie da się żyć. Za chwilę po prostu porzucę granie na PC-cie na zawsze, na rzecz konsol. Anyway, kontynuując, co możemy teraz zrobić? Jeżeli chodzi o nasze misje główne, to pokazały się dwie nowe. Mamy Sebastiana koło górującej kopalni. Gdzie to się będzie w ogóle znajdowało? Mówił północ, południe, mapa świata bardziej się nam tutaj przyda.
A kurde, tutaj gdzieś, co? No ja wiedziałem, że ta cała góra tutaj jeszcze jakieś sekrety będzie kryła. Okej. Okay. A druga? Porozmawiaj z Amitem. No kurde, ale ta misja totalnie nas sprowadzi na manowce. Absolutnie temu goblinowi całemu nie ufam. On gdzieś tam w środku ewidentnie ma do pogadania. Tak więc nie, pakujemy się w coś bardzo złego. Ale tutaj jeszcze Nati chce z nami porozmawiać. Pytanie, czy to będzie zwykła rozmowa, czy może coś bardziej zaawansowanego, ale tak czy siak. Odpalmy mapę Hogwartu, przelećmy się tam, zobaczmy, czego ona dokładnie będzie od nas chciała. Ponieważ może to doprowadzi do czegoś, chociaż biorąc pod uwagę, że jesteśmy w Hogwarcie i raczej nie szykuje nam się podróż do tajnego pokoju, w którym będziemy ćwiczyli niewybaczalne klątwy, o to obstawiam, że skończyć to tylko na jakiejś pogadance i Nati będzie nam miała coś prostego do powiedzenia. O nie! Ale ja nie chcę się wtryjać w rozmowę Nati z jej matką. A na... No tak, przecież jej matka wróżbiarstwa tutaj uczy. Czemu ja ciągle zapominam o takich faktach? Za rzadko mi o tym przypominają. Misja rozpocznij, czyli jednak misja. Dzień dobry, to ja. Absolutny niszczyciel wszelkich okolic Hogwartu. Your message mentioned your concern about an unusual creature that was spotted in the woods near Hogsmeade. That could have been anything. You know what it was, Natsai. I am allowed to leave the castle. I am always careful, Mother. Careful? Officer Singer disagrees. She sent me an owl telling me that you have been trying to collect evidence of some kind against dark wizards. She berated me for not keeping a closer eye on you. And she is right. I do not want you visiting Hogsmeade for the near future. But mother! Ale moje kremowe piwo! You are well-intentioned, but you must not meddle in the affairs of dangerous people. If someone had meddled in Matabeleland, father would still be with us. Mocne słowa. I must get to class. Perhaps your friend can get you to listen to reason. Oj, pani profesor, coś się pani pojebało. To ja jestem tym, przez kogo ona takie, w takie ryzykowne rzeczy się ładuje. She called you her little gazelle. Is that a term of endearment where you're from? It is specific to me. I am the unusual creature in Hogsmeade she mentioned. Self-transfiguration is not taught at Hogwarts, so I am gently discouraged from practicing it. Oh. However, I am an animagus. Aha, and it is in dosłownie my jest gazelą. I have been able to wander the highlands rather freely until now. Much to my mother's chagrin. That is how I managed to spy on Rookwood and Harlow. Na pewno wcale nie podejrzane jest to, że za rzezimieszkiem przestępcą zapierdala gazela w miejscu, gdzie nie ma ani jednej gazeli. To mnie zawsze ciekawiło, czy trzeba się urodzić? The process is quite elaborate. It involves holding a mandrake leaf in one's mouth for an entire month. Then placing the leaf in a crystal phial so that it is imbued with moonlight. Then adding one of your own hairs. And that is just the beginning. Self-transfiguration is common among students at Wagadu. But Professor Weasley considers it much too dangerous to teach at Hogwarts. Ty, ale przecież to jest absolutnie zajebisty motyw. Ale trzymać liścia mandragory w mordzie przez miesiąc? Przecież to po parunastu godzinach maksymalnie by się w taką papkę zmieniło, że nic by z tego nie zostało. Chyba że to jest właśnie część wyzwania. Can you choose what form your animagus will take? Oh no. A person's animagus form is determined by their personality. My mother is convinced that my form is a gazelle because I adapt well to any situation. I believe it is because I can sense danger and keep my wits about me. No, ja bym prawdopodobnie przybrał formę raka, biorąc pod uwagę, ile osób zabijam. How does it feel to transform into an animal? Well, the first time it can be a bit unnerving. I felt a kind of searing pain and a strong double heartbeat. But it gets easier the more you do it. I no longer feel any pain, and I must say, I find a sense of comfort in the double heartbeat. Jezu, ale czy ona dosłownie ma wtedy dwa serca, czy? Now the nickname makes sense. What an extraordinary ability to have. It is. I love transforming, but mother is less enthusiastic about it. She says that no creature, especially one as rare as a gazelle, should be bounding about where poaching has become so prevalent. She claims that she has foreseen tragedy befall me in my gazelle form. But she has used her sight to control me too many times. I no longer believe it. To bardzo toksyczne zachowanie ze strony matki, która zajmuje się wróżbiarstwem, zmyślać wróżby, żeby kontrolować córkę.
Twoja matka nie może nas powstrzymać. Pokonamy wszelkie zło. I agree. I have never considered quitting, even for a moment. You could have fled the moment you discovered that Rookwood, Harlow and Randrock were after you, but you did not. I choose to act as you have. I must deal with Rookwood and Harlow, not hide from them. My mother cannot know where I am all the time. Świetnie, tak. Zaprośmy jeszcze więcej uczniów do naszej personalnej misji ratowania świata, o którą nikt nas tak naprawdę nie prosił i potencjalnie wcale nie musielibyśmy się tego podejmować. Chociaż wiecie, jak to zwykle bywa. Oczywiście, że bez nas świat upadnie i tak to już po prostu jest skonstruowane. Tak czy siak. Czym możemy się teraz zająć, moi drodzy? Sam nie wiem. Nie mam już nawet pojęcia, ile trwa ten odcinek, przez to ile razy musiałem po prostu go resetować. Na pewno nie mamy czasu na zrobienie tych dwóch dużych misji. Nie ma co iść do pokoju życzeń. Więc po prostu spróbujmy chociaż dobrać się do jakiejś możliwości powalczenia sobie, co? Ja zawsze bardzo chętnie rzucę sobie jakieś czary. Musimy wytestować te nowe, które mamy. I tutaj chyba gdzieś będzie idealna okazja. Zakoszona kapusta. Nie brzmi to zbyt pasjonująco, ale nie zmienia faktu, że ktoś tę kapustę podjebał i trzeba tego kogoś pociągnąć do odpowiedzialności, ale ja prędzej pociągnę za zawleczkę granatów, który go przetransformuje. Tak więc lecimy. Namiot Way do góry. Zasuwamy w takim razie. Wiem, że tutaj wydaje mi się jest chyba obóz gobliński. Nie wiem, czy nie przebiegałem tędy przy okazji jakichś tam poprzednich wydarzeń. Ale tak czy siak. Wiem nawet, który typ tę kapustę całą chce odzyskać, ponieważ próbowałem mu wcisnąć kapustę taką zwykłą i standardową, ale niestety przejrzał mnie i nie pozwolił mi dać mu jakiejś takiej standardowej kapusty. Dobra, tu jest bombarda, a tutaj po lewo jest transformacja. Chciałbym przetestować taką jedną, powiedzmy, taktykę na wejście do obozu przeciwników, która wydaje mi się być po prostu najlepsza. Krok pierwszy. Transformacja. Krok drugi. Wybuchowy rzut. Dobra, co by tutaj teraz zrobić? Będziesz czymś strzelał? Confringo? Nie! Bombarda! God damn! To mi się podoba. Tutaj jakiś unik. Levioso? Nie! O, zapomniałem, to nie jest ten zestaw. Ja chciałem ich tylko po prostu przymrozić, a potem pokroić. I rzuty! Tutaj jeszcze jakaś delikwentka się czai. Transformacja! Uhu! Przepraszam, czy to jest w ogóle czar, który po prostu momentalnie sprawia, że ja wygrywam? Nie widzę tego inaczej. Czy ona by się odmieniła z tej beczki? Nawet jeżeli by się z niej odmieniła, to przecież jak ja ją chwycę i pierdolnę nią o innego przeciwnika, to wybucha. Jak się czuje człowiek, który w ostatnich momentach swojego życia zamienia się w wybuchową beczkę, a potem wybucha jeszcze, mordując przy okazji jakiegoś swojego tutaj kolegę, przyjaciela, czy kogokolwiek z nim tu współpracowała. Wcale nie muszą się lubić. Nie wiem, jak to ma niby działać. Jakie uczucia, jakby, czy to ma mózg? Czy to ma układ nerwowy? Czy to ma bicie serca? Co się dzieje z człowiekiem przemienionym w beczkę? Muszę sprawdzić, przy następnym obozie przeciwników przemienić wszystkich poza jednym, znaczy zabić wszystkich poza jednym, a potem przemienić tą jedną osobę w beczkę i poczekać, czy się odmieni. Kłusownicy ukradli te jajo bachanki. Kurde, no gdybym teraz mógł tylko wziąć te jajo bachanki. Jezus Maria, naprawdę? Tutaj jeszcze gdzieś jest jakaś kapusta? A tutaj jest co? Czy to jest kuguchar? Nie, to jest jakieś inne zwierzę. No dobra, ale homorę musimy sobie grzmotnąć, tak jak już mówiłem. Nie mam jeszcze żadnych modów przywróconych, ale mówi się trudno. Więc otwórzmy te alohomorę jakoś tutaj i tutaj. Najbardziej wiecie, co jest denerwujące? Że muszę trzymać te dwie gałki naraz, plus niewielka jest tolerancja tutaj tego, jak daleko może ta moja ręka odjechać. Co to kurwa jest? Czy ja to mogę... If there is any chance that the relic from Slytherin's spellbook can help her, I must find it. I'm requesting your help. Meet me outside of Feldcroft, near the catacomb. O cholera jasna, czy to jest kolejna misja dla Sebastiana? Tak mi się wydaje. Katakumby, nie katakumby, no oczywiście, że będziemy z naszym ziomeczkiem szli mu pomóc. Ale to w kolejnym odcinku oczywiście. A co się dzieje tutaj? Co ja mogę z tym gównem zrobić? Ten kamień jest jakiś znaczący? Mogę go przypalić, spalić? A gdzie niby taka pusta? Udaj się do miejsca... Aha, dobra, drugie miejsce, gdzie widziano skrzynię. Okej, okay, to mi się będzie perfekcyjna okazja, żeby... A nie, ta druga skrzynia będzie gdzieś w tamtą stronę. To będzie perfekcyjna okazja, żeby przetestować moje... Jakby, żeby sprawdzić moje wątpliwości związane z tą całą... Dobra, za daleko to jest, żeby oblatywać całą górę. Druga skrzynia jest aż tutaj?
Tak, zakoszona kapusta. Dobra, lecimy do tego proszku w takim razie. Wymordujemy, pozbędziemy się wszystkich osób poza jedną i zostawimy sobie to zaklęcie transmutacji. Zamienimy delikwenta... O ty, ja podróżuję od razu na miotle. Jak wygodnie. Chyba, że nie będzie tutaj wrogów, będą wrogowie. A to jest nawet jeszcze lepsza okazja. A dobra, to jest obóz, który już oczyściłem. Okej, okay, no to w takim razie. Flipendo, Teges, Śmeges. Strażnik lojalistów, prawie martwy. Zrobiłem unik, okej. Okay. Zostałeś zameniony w beczkę. Co teraz się... O mój Boże. To jest kurwa Avada Kedavra. Nikt nie powie mi, że jest inaczej. No... Nie, nieważne, a jednak. Dobra, okej, okay, to zmienia postać rzeczy. Ale jak normalnie się odmienił. I ponawiam moje pytanie, co czuje przeciwnik, który w takim momencie zostaje zamieniony w beczkę? W sensie, kurwa, jestem beczką. Gdzie ma mózg, gdzie ma głowę? Czy może w jakiś po prostu magicznie, magiczny sposób? Rebellion. No i dobra, to rozumiem. Dużo rzeczy się popchnęło do przodu. Niestety to był taki odcinek, którego troszeczkę nie udało się przeprowadzić w inny sposób. Potrzebowaliśmy czasu i okazji, żeby tutaj mogły te wszystkie questy pójść do przodu, ale nauczyliśmy się czegoś nowego. Dobra, idziemy zwrócić te całe kapuchy. Na szczęście jesteśmy już zaraz obok. Bo najpierw poszliśmy zwiedzać cały świat i walczyć ze złem, a potem w odwrotnej kolejności te obozy z kapuchą zrobiliśmy. Tak, proszę bardzo, to twoje kapusty. Glad to see you back. Do you have the chomping cabbages? Jak was nie było, to ja już z nim gadałem i próbowałem mu oddać te kapusty, bo miałem moje własne kapusty, ale niestety nie pasowały mu moje kapusty, tylko to muszą być jego kapusty. The same foul curs who... I'm willing to guess, intercepted them in the first place, along with Rookwood's lot. Feldcroft owes a debt of gratitude to you and Eddie. Thank you for your help. Muszę przyznać, naprawdę czuję się jakbym był lepszym rodzajem człowieka, biorąc pod uwagę, że dla niego te chińskie kąsające kapusty to ostatnia nadzieja na uratowanie jego domu, majątku i życia. A dla mnie to jakieś gówno, które mi po prostu rośnie sobie w moim pokoju życzeń, magicznym, personalnym pokoju życzeń w Hogwarcie, gdzie nikt inny wstępu nie ma i nikt tam nic więcej nie będzie robił. A tak naprawdę używam ich, żeby sobie jaja porobić z przeciwników i oglądam, jak umierają, kiedy ja sam jestem niewidzialnym. Dobra, cieszę się, że mogłem pomóc. Nie dawajmy po sobie poznać, że czujemy się po prostu lepsi i wyżsi od niego. To ta jakaś skrzynunia się gdzieś jeszcze kryje. Ciekawe jestem, czy to jest po prostu za alohomorą poziomu drugiego. Misje poboczne coraz tutaj szumniej są wykonywane. Proszę, proszę, co znajdziemy w środku? Dobra, okej, otworzę wam tę alohomorę. Gdyby swoją drogą jeszcze jakkolwiek rósł poziom trudności na przykład tej alohomory, jak rośnie poziom zamku. Ale nie, to jest po prostu taki bardzo leniwy, powiedziałbym, sposób na odgradzanie nas od rzeczy, które nie powinny zostać przez nas podniesione albo znalezione w danym momencie. Dobra, zrujnowane schody, okulary przeciwsłoneczne. I chociaż troszeczkę... Nie, żadnych frlundów nie dostałem. Gustowna szkolna marynarka. Założę się, że już po prostu widziałem na moje oczy tyle różnych marynarek. Żadna ostatecznie ze mną nie została. Okej, okay. Nie mam pojęcia, ile mamy minut, ale wydaje mi się, że tak około 36, jeżeli miałbym teraz strzelać, to myślę, że możemy sobie jeszcze tętniące źródło magii zrobić, ale zobaczmy, no i mamy to. Spotka się z Sebastianem w kata... O, Imperio! Dobrze, to rozumiem. To będzie nowe zaklęcie na kolejny odcinek. Zaraz będę musiał jakby zapełnić mój czwarty zestaw czarów rzeczami tylko do walki, bo będę miał tego za dużo. A tu skradzione jajo. To będą bardzo ciekawe misje na kolejny odcinek, a ja bardzo chętnie sobie porobię te wszystkie lojalnościówki, które tutaj się znajdują, tak więc trochę się nie mogę doczekać. Ale tak, żeby nie było, że nic w tym odcinku się super ciekawego nie stało, chodźmy jeszcze to jedno zadanie zrobić. Źródło starożytnej magii. Jak was nie było, wydaje mi się, że zrobiłem sobie tam parę, które mi odblokowały czwarty tutaj, czwartą miejscówkę. No właśnie, mam teraz 4 bary tej starożytnej magii do użycia w walce. Czy ja nie mam teraz depulsu nigdzie, które jest mi tutaj potrzebne? Zdecydowanie. Znaczy, przepraszam, nie jest mi potrzebne. Mogę zrobić to. I depulso nagle okazuje się być zbędne. Mam pod dupo smiotlaro. Coś tutaj chce mnie bić? Jakieś imper... Czy to są imperiusy, czy to... O kurwa, 2 trole jebane. Okej, okay, no dobra, trochę walki na koniec. Bardzo chętnie. Oj! O kurwa, dobra. No dobra, chłopaki. Powalczmy w takim razie.
A niestety tutaj... Ty, a mogę go przemienić w coś? Nie, no oczywiście, że nie mogę go przemienić. Bez sensu by to było. Ale jak mamy starożytną magię, to go napierdalamy tą starożytną magią. Tej już nie mam, tym mogę miotnąć, nie miotnąć. Kamieniem tutaj mi nie pozwoliło w niego rzucić. No dobra. Expelliarmus? Nie, to nie za bardzo podziało. Ale cięcie, ogień, tego i kurwa bombarda jeszcze. Ale widzicie, to już ładnie daje radę. Jeszcze raz, starożytna magia. Crucio nie przeszkadza, chociaż nie jestem pewien, czy to takiego wielkiego trolla da radę. Ała, wystunować. Kurwa, nie wiem, co mam z nimi robić. Dobra, wspomóżmy się roślinami. Mam ich tak zajebiście dużo, to czemu tutaj z tego by nie skorzystać? Bong, 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 bong. Dobra, strzelamy. To mogę zablokować. Mogę tym jeszcze miotnąć. Co jeszcze mamy? Cięcie, ogień. Tego mogę akurat uniknąć jakoś inaczej. Bombarda, huhu! O dobra, jeden, drugi nie żyje. Ty, roślino, czyś ty tutaj taki rozpierdol zrobiła? Ja nie czułem się aż taki potężny tutaj przez tę krótką chwilę, ale nie będę narzekał. Miotła pod dupę, lecimy. Ewidentnie pokonanie tych troli było koniecznym warunkiem tutaj. Inaczej nie dałbym rady sobie podnieść tego jednego Jinxa. Stylowa, nieformalna szata, pięknie. Dobra, gdzie jeszcze się znajdują te dynksy, które są mi potrzebne? Tutaj może jakiś, proszę. Tu jest jakaś starożytna magia, bezproblemowo. To wygląda intrygująco. Czy ja tutaj... To nie jest jedna z tych takich... O, odblokowano wyzwanie, platformy do lądowania. Takie po prostu bele gówno, na którym mam wylądować i tyle. Mówiliście mi o tym wcześniej, że wystarczy dosłownie na tym wylądować, ale żeby robić z tego jakiś, powiedzmy, challenge? Konkretne płytki, w których muszę wylądować? Nie wiem. Dwa trolle rozjebane. Nie jestem wielkim fanem tych ogromnych przeciwników, szczególnie jak jest dwóch, ponieważ mam ograniczone możliwości, jeżeli chodzi o walkę z nimi. Widzicie, Crucio za dużo nie robi. Nie cierpią tak jak standardowy przeciwnik. Do tego jeszcze nie mogę ich flipnąć, nie mogę ich za bardzo unieść, nie mogę nimi żonglować. Mrożenie i cięcie nie działa aż tak dobrze. A ja lubię przeciwników, którym mogę zadać maksymalną ilość bólu zaraz przed tym, jak odbiorę im życie. Dobra, moi drodzy, to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Tak jak już mówiłem, był taki troszeczkę przejściowy, trochę gadania, nowe czary. Chciałem tutaj zapełnić jakimiś akcjami tutaj bardziej raptownymi. Na koniec się w miarę udało. W kolejnym odcinku za to już będzie, myślę, bardziej interesująco ze względu na te wszelkie zadania. Tutaj mamy, te katakumby już tutaj niedaleko i Imperium jeszcze się nauczymy. Rozumiem, że to po prostu będzie nauka zakazanego zaklęcia, ale w takim miejscu, którego lepiej, żeby nikt nie widział, ponieważ będzie grubo. Nie wiem, może jeden na drugiego będzie musiał rzucić Imperio, żeby się tego nauczyć, tak jak było z Crucio. To by było dziwne. Ale to tyle w tym odcinku. Proszę, gronie kraszy już. Dzięki wielkie za oglądanie. Jeżeli się wam podobało, zostawcie łapę w górę. Ja będę uciekał. Trzymajcie się. Pa, pa.